Moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku WWE 2K24 My Rise. Jesteśmy na WrestleMania. Dzień pierwszy WrestleMania. Mistrz kontra mistrz. Tytuł versus tytuł. Grubo, jak to pięknie wygląda. Moi drodzy, ja zapraszam was do subskrypcji kanału. Zostawcie polubienie pod tym odcinkiem, by zyskał on jak największy się. Niech każdy zobaczy, co tu się dzisiaj wydarzy. Jak wielki jest ten stadion, a na arenie rozwijają już muzykę Head of the Table. Tego, któremu dane po prostu jest wychodzić do tego title tronu, ale zaraz, w jakim wydaniu? W jakiej odsłonie? Nowy, słuchajcie, strój. Mistrzowski, biało-złoty. To właśnie w tym stroju Patrykowi przyjdzie mierzyć się z Loganem Paulem. Mistrz WWE Universal Undisputed Universal Champion kontra Multiversal Champion. Już nawet zapomniałem, jak ten tytuł się nazywa, jest on tak mało istotny, słuchajcie. W dzisiejszym odcinku zobaczymy w ogóle pełne wejście, bo to jest WrestleMania. To jest noc, którą każdy z nas żyje. To jest dzień pierwszy WrestleMania. Cóż, słuchajcie, za przygoda. W ogóle jaka piękna droga nam się ułożyła w całej tej karierze. Widziałem, że pisaliście, że gdybym zrobił coś innego, to tu byłby Elimination Chamber Match, tutaj byłaby rywalizacja o tytuł interkontynentalny, ale czy my tego potrzebowaliśmy? My tutaj mamy coś nowego, coś, czego jeszcze nigdy nie było. Multiversal Champion, nowy tytuł wprowadzony. I Patryk na WrestleMania ze swoim mistrzostwem, dokładnie w tym momencie. Wznosi mistrzostwo ku górze i tak samo wzniesiemy to mistrzostwo i to mistrzostwo pozostanie, słuchajcie, z nami w WWE, a mistrzostwo Multiversal przestanie istnieć. Zaczekajmy na mojego rywala, którym, jak już zdążyliśmy wcześniej się dowiedzieć, będzie Multiversal Infinity, czy jakkolwiek to się mówi, Champion Logan Paul. U boku z Demizem. Ja z kolei, w ogóle jak publiczność buczy na niego, ja miałem zabronione, by pojawić się tutaj u boku z Finnem Balorem, który towarzyszył mi podczas tej przygody, który też naśmiewał się ze mną z Logana Paula i Demiza. A te mistrzostwo wcale nie jest takie złe też, szczerze mówiąc. Tak samo jak powiedział teraz Byron Saxon, słuchajcie, to może być ostatni raz, kiedy widzimy mistrza Universal albo mistrza Multiversal. Logan Paul jest już w środku ringu. Logan Paul ze swoim nowo wprowadzonym mistrzostwem wznosi rękę ku górze, ale nie zrobi tego po tym pojedynku, gwarantuję to wam. I moi drodzy, posłuchajmy zapowiedzi tego pojedynku. Okej, mistrzostwo Undisputed. I tak prezentuje się to nowe mistrzostwo. Ono jest animowane, ono jest z elementami elektronicznymi, ale fajnie to wygląda. Okej, jako pierwszy z Polski, z Warszawy, mistrz WWE Universal Champion, The Beast. Jak to dobrze brzmi na takiej scenie, przy tak wielkiej publice, słuchajcie. A cała arena WrestleMania 39 w tym przypadku naprawdę została pięknie odwzorowana. Okej, czas na Logana Paula. Infinite, tak to nazwał. Multiversal Infinite, ale jak fajnie zaakcentowane. Dwa stoły komentatorskie w ogóle tam są, ale jeden jest pusty, ja szkoda, mogliby to jeszcze uzupełnić. No dobrze, sędzia za chwilę wzniesie prawdopodobnie oba tytuły. Sędzia Charles będzie sędzią tego pojedynku, oczywiście dwa tytuły. Patryk oddał swój tytuł i tak jest. No słuchajcie, nie ma nawet co porównywać, który jest ładniejszy, który jest lepszy. Okej, Logan Paul gotowy, Patryk gotowy i rozpoczynamy to starcie od potężnego kolanka. No dobra, do wykonania mam 5 heavy strike ataków, więc w zasadzie powinno pójść łatwo. Ja też mam wrażenie, słuchajcie, że w tym pojedynku może dużo się wydarzyć i może to dość długo potrwać, bo jakieś cutscenki powinny tutaj być, przynajmniej takie mam wrażenie. Sędzia Charles, uważaj, bo zaraz coś ci się może stać, odbicie od lin i nietrafiony splash. Logan Paul kontruje, ale możemy wrócić zaraz do ataku. Logan Paul, nie, przepraszam, Logan Paul, The Miz wchodzi na ring.
i rozebrał on narożnik. I kontra, kontra, kontra od Patryka, mamy potężne latające kolano. W ogóle słuchajcie, ci dwaj swoją środę we free fightach mieli. Teraz przychodzi mierzyć się w ringu WWE, kto wie, ja nie trafię na kolano, być może i faktycznie w życiu prawdziwym, a nie tylko w grze. Kiedyś Patryko spotka się z Loganem Paulem. Dlaczego ten narożnik jest rozebrany? Ja w ogóle, mimo że jest to walka jeden na jednego, a tam Logan Paul, Demis coś próbuje podać do Logana, podał to, słuchajcie, gdyby tak rozproszyć sędziego, nie da rady, to jest walka jeden na jednego, to jest walka na normalnych zasadach i chcąc, nie chcąc musimy walczyć tutaj czysto, ale wydaje mi się, że nawet właśnie w takiej walce można chyba, słuchajcie, połamać stół komentatorski. A ja w ogóle muszę teraz take the fight to the floor, czyli musimy wyjść poza ring. No dobra, o nie, kontra. Logan Paul wraca i niestety brak kontry ze strony Patryka. Ale wracamy od razu na nogi. Jest zwarcie, Patryk wrzucony je, odbity od lin. Przeskok, pewnie będzie drugi unik, dokładnie tak. I w tym momencie jest kontra od Patryka. Ej, w ogóle zobaczyć taką walkę. Naprawdę na żywo. I to jeszcze na WrestleMania. Słuchajcie, byłoby to coś. Byłoby to coś. Logan Paul wypada poza ring. I zaatakujmy go właśnie tam, bo musimy dokończyć akcję. Swanton Bomb, to jest to, o czym wam mówiłem. Słuchajcie, pytaliście, prosiliście, pisaliście, żeby zaktualizować także akcję z trzeciej liny i to zrobiłem. Zaktualizowałem, słuchajcie, akcję z trzeciej liny. Splash wciąż mam, jeżeli oponent leży na macie. Natomiast Swanton Bomb jest, gdy stoi. To jest coś, z czego jestem zadowolony. Okej, zaliczyłem kolejne zadanie. I teraz musimy wrócić do ringu i potauntować Logana Paula. Ale zanim to super kick prosto w twarz! Logan Paul leży nieprzytomny. Demis nie wie, co się tutaj dzieje. Wyjdźmy stąd i zerujemy liczenie w tym momencie. A Logan Paul, przepraszam, Demis teraz poczęstowany pięknym kolanem. A gdyby tak Demisem połamać ten narożnik? Clothesline od Patryka. Logan Paul ucieka, a Patryk kontynuuje atak na Demizie. Ja bym chciał naprawdę nim połamać narożnik i zróbmy to, słuchajcie. A on rozebrał teraz narożnik, no nie. A jeszcze od schodków odbity, teraz Logan Paul zeruje to liczenie. I co? I co dalej? Okej, zwykłe po prostu uderzenie. Demis znowu mnie rozprasza, no nie, no Jezu, jeżeli tu będzie Demis cały czas rozpraszał i mnie zaczepiał, to zaraz to się skończy, słuchajcie, wyliczeniem pozaringowym, a ja musiałem wejść do ringu i stauntować Logana Paula, ale trochę nie w ten sposób, bo on to wykorzystał i teraz jest w natarciu. Za późna, słuchajcie, za późna kontra, nieudana kontra. Okej, przerywamy na szczęście to liczenie. I teraz jest ten moment, w którym mogę stauntować Logana Paula i to jeszcze, słuchajcie, w narożniku. Naprawdę groźnie to wygląda. Logan Paul nie wie, co się z nim dzieje. A dlaczego? Dlaczego to mi nie zaliczyło? Jest kontra, okej. No dobra, spróbujmy jeszcze raz. I teraz zaliczono. No dobra, czyli to nie mógł być taunt w narożniku. A Patryk gotowy jest do wykonania finishera, ale może zamiast... Wyprzedził mnie, a tym razem wyprzedził jego, jeszcze headbutt i tak to będzie, słuchajcie, koniec. Patryk przechodzi do, nie, kontra. Ech, DDT jeszcze teraz łokieć, a Demis znowu coś tam majstruje przy narożniku. I to jest kontra od Patryka, Logan Paul nie trafia tym splashem. Trafiony kolanko, nie, uniknął tego, a ja mam, słuchajcie, do wykonania signature. Odbicie od lin, Logan Paul próbuje tego po raz drugi, odbicie znowu i nie ma, tym razem kontry, trafia tym splashem. Ale mamy fast recovery i Logan Paul tego się nie spodziewał, seria ataków i jeszcze uderzony prosto w plecy Logan Paul, a my kontynuujemy akcję i nietrafione kolanko. I Logan Paul przychodzi ponownie do akcji, to nie będzie na szczęście finisher, okej. Wciąż on ma finisher, słuchajcie.
nie dzieje się zbyt dobrze. Logan Paul biernie i to jest kontra! I to jest kontra, sędzia widziałem naprawił tam narożnik, a ja tak sobie teraz zdaję sprawę, że wcale nie było jakoś dużo tych zadań do wykonania. Myślałem, że to będzie dłuższa walka. Ten The Miz mi tam przeszkadza, to jest Superman Punch! W drodze finisher, ja nie mam zamiaru czekać, słuchajcie, skoro Logan Paul jest ogłuszony, skoro to jest dla nas szansa, żeby obronić Mistrzostwo Universal i pozostawić to mistrzostwo w WWE, a usunąć to dziwne mistrzostwo Multiversal, to zróbmy to, ale kick out, Jezus, co to jest za walka, naprawdę dobra walka w wykonaniu, słuchajcie, tej dwójki, ale gdyby to dokończyć w tym momencie kolejnym GTS i tak, trafione, to będzie koniec, moi drodzy, sędzia Charles liczy, jest raz, jest dwa, jest trzy, tak jest, bronimy mistrzostwo, wygrywamy walkę na WrestleMania, tak jest. And still, kabel mi się tu zawinął jeszcze od iPhone'a, bronimy mistrzostwo, tak jest. Ja. Jak to dobrze wygląda, mistrzostwo obronione na największej ze scen. Patryk broni WWE Universal Championship. Ale jakiś zmęczony. I to koniec. Nic więcej tu się nie wydarzy. WrestleMania za nami, moi drodzy. 666 dni jesteśmy mistrzem Universal. I wciąż się dalej to nalicza. Story complete, więc dobrze, zaliczyliśmy tą przygodę. I co następne? Troy. So good to see you, man. You too, champ. Your big victory solidifying your status as the only champion on SmackDown has Miz in the most cheerful mood. Believe me, okay. The whole team is delighted with you. Sarcasm for sarcasm. I dig it. Tak to chyba wyglądało, sarkazm za sarkazm. A live interview on The Bump that you're already running late for. And believe me, you don't want to miss this. Okay. Oh, I won't. I've never been more eager to tell the WWE Universe all about the Miz's stellar leadership. Czyli czeka nas teraz, słuchajcie, występ live outside. The Bump. It's not a limo or an SUV. It's actually a compact rental car that you'll be driving yourself. And you owe us $74.38. And it will actually be more than that if you don't fill up the gas before you return it. Wow, you guys really know how to treat your champions. Thanks, Troy. Dzięki, Troy. Dostaliśmy jakieś auto wypożyczone, no dobrze. Kontynuujmy to story, natomiast ja bym kontynuację tego story, słuchajcie, pozostawił na następny odcinek. Ten poświęćmy w całości dla WrestleMania, bo to było naprawdę zajebiste wydarzenie, fajna przygoda i zajebista walka z Logan Paulem. Dajcie w komentarzach znać, jak wam się podobała, subskrybujcie kanał i widzimy się już w kolejnym odcinku. Cześć!